Podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki, tabele, wywiady, obornicki wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. Pod patronatem burmistrza Obornik Tomasza Szramy i dzięki otwartemu na nowe pomysły dyrektorowi Adamowi Kasickiemu w Amfiteatrze Obornickiego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza w historii Obornik gala MMA, czyli mieszanych sztuk walki. Ponad 700-osobowa publiczność zobaczyła w sobotni wieczór aż 8 walk w formule MMA oraz jedną w formule K1. W każdym pojedynku walczyli albo oborniczanie, albo zawodnicy związani z trenerem Sławomirem Hirackim i klubem Murowana Goślina Team, MMA Oborniki oraz Apogeum Rogoźno. Co do mojej walki, przeciwnik okazał się lepszy, mężczyzna się nie tłumaczy. On miał swoje momenty, ja również swoje miałem. Zawsze walka do końca, pozdro. Gala jako widowisko wypadła fantastycznie. No, nasze walki różnie się potoczyły, jakby z naszego teamu były porażki, były zwycięstwa. No, to pokazuje, myślę, że te zestawienia nie były ustawione w jakiś sposób pod gospodarzy. Tak? Były to mocne zestawienia wyrównane, no i takie wyniki mamy, jakie mamy. Tak? Czyli cztery zwycięstwa i 5 porażek. No, ale ogólnie uznajemy tą galę jako wielki sukces sportowy tutaj Obornika. Ja 4 lata temu u Młoda Grzesia dokładnie swoją karierę zaczynałem pierwszą walką zwycięstwo.
sumie po moje myśli. Tak właśnie chciałem gdzieś tam zaznaczyć trochę pół uderza w stójce, później żeby ta obalić, przytrzymać i no i tak wyszło, żeby konsekwentnie iść do wygranej. Słyszałem doping kibiców, że dużo ludzi kibicowało. Tak się kaszle. No. Team Fabian. W pojedynku wieczoru, który stoczony został jako jedyny w formule zawodowej, Bartosz Zawadzki zmierzył się z Michałem Dąbrowskim. Ciekawy pojedynek zakończył się przed czasem, kiedy to Bartosz zastosował dźwignię na rękę swojego rywala. Plan był taki, żeby właśnie wystrzelać go w stójce, żeby generalnie trzymać się w pozycji stojącej, no ale on sam chciał bardzo mocno iść do tego parteru, no to musiałem zrobić to właśnie tam na ziemi. No i generalnie się udało, był ciężki, więc nie chciałem się z nim na początku szarpać, chciałem zrywać do tego klinczu, ale nie umożliwiał, nie chciał się bić, tylko kleił się mocno, chciał iść w te zapasy i cieszę się, że po prostu tam też byłem lepszy. Cieszę się, że było mnóstwo moich kibiców, jak zawsze dali czadu. No i generalnie mam nadzieję, że pojadą za mną nawet i w Polskę, nie tylko tutaj po okolicznych galach, tylko że jak już wyruszę w świat, to pójdą i za mną. Dziękuję.